Witajcie, kochani. Kochani, chcemy się z wami dzielić dobrym słowem, mianowicie Ewangelią. Ewangelia to jest dobra nowina. I słuchaj, chcę ci powiedzieć, że dobra nowina, ta dobra Ewangelia, ta dobra wiadomość, ta dobra informacja polega na tym, że możesz być zbawiony z łaski. Że nie ma innej możliwości, możesz być zbawiony tylko z łaski. To nie jest wybór, to nie jest opcja, że jest opcja A, opcja B, opcja C. To jest jedyna opcja, jedyna możliwość, jaką przewidział Bóg. Możesz być zbawiony z łaski, w prezencie, z Jego to dar, Jego to ofiara na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. I teraz cokolwiek będziesz robił w swoim życiu, w jakąkolwiek będziesz religię uczestniczył, jakiekolwiek modlitwy będziesz odmawiał, chcę ci powiedzieć, że Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie, że żadna religia nie jest w stanie przyprowadzić cię pod Boży tron. Żadna religia nie jest w stanie cię zbawić. Jakakolwiek religia, nie chodzi o to, żebyśmy tu brali jakąkolwiek religię i mówili, że ona jest zła czy dobra. Chcę ci powiedzieć, że każda religia nie jest w stanie przyprowadzić cię do Boga. Jedyną definicją chrześcijaństwa, biblijną definicją chrześcijaństwa, to jest to, czy jesteś uczniem Chrystusa, czy oddałeś Mu swoje życie, czy narodziłeś się na nowo, czy zagłębiasz się w Jego Słowie, czy chcesz iść za Jego Słowem. To jest jedyna definicja chrześcijaństwa. I chcę ci powiedzieć, że na krzyżu 2000 lat temu dokonała się potężna ofiara odkupienia. Bóg, który zszedł na ziemię po to, żeby ciebie i mnie odkupić z wszelkich moich upadków. Bo chcę ci powiedzieć, że rodzaj ludzki zasłużył na potępienie. Rodzaj ludzki jest skąpany cały w grzechu. Od momentu, kiedy Adam z Ewą wpuścił na świat grzech, ty i ja, każdy człowiek, cały rodzaj ludzki, który przychodzi na tą ziemię, nie jest w stanie żyć bez grzechu. Nie jest w stanie żyć i nie zgrzeszyć. A Słowo Boże mówi właśnie dokładnie to samo, że każdy z nas zgrzeszył, brak nam chwały Bożej i że możemy być zbawieni tylko z łaski, że jest Boży to dar. Dlatego dzisiaj zachęcam ciebie, cokolwiek obciąża twoje serce, cokolwiek mówi ci twoja dusza, że to jest nie dla ciebie, że jest za późno, że przegrałeś, że Bóg cię nie kocha, że Bóg cię oddala od siebie, że nie zasługujesz na Jego świętość. Chcę ci powiedzieć, że to jest wszystko prawda. Ale prawdą też jest, że nieważne jak bardzo zgrzeszyłeś, nieważne jak bardzo upadłeś, prawdą też jest to, że Bóg na ciebie czeka. Że Jezus czeka na ciebie ze swoją ofiarą. Chcę ci powiedzieć więcej. Bez twojego grzechu, bez mojego grzechu, bez grzechu ludzkości, ofiara Jezusa nie miałaby sensu. Bez grzechu ludzkości ofiara Jezusa nie miałaby żadnego sensu. Ona ma sens tylko wtedy i działa tylko wtedy, kiedy ty podejdziesz pod krzyż, oddasz Jezusowi swoje życie. Tak niewiele potrzebujesz. Tak niewiele potrzebujesz, żebyś był zbawionym człowiekiem. Tak niewiele potrzebujesz, żebyś miał pewność stuprocentową, co będzie po twojej śmierci. Tak niewiele potrzebujesz, żebyś chodził w pokoju, a nie w depresji. Tak niewiele potrzebujesz, żebyś chodził w zdrowiu, a nie wiesz, w jakimś towarzystwie raka czy lekarza, który cię pcha prosto do grobu swoimi diagnozami, które stawia nad tobą. Tak niewiele potrzebujesz. Tak wiele się stało na krzyżu Golgoty, a ty tak niewiele potrzebujesz. Potrzebujesz go przyjść, zawołać swoimi słowami. Panie Jezu, jeśli to prawda, co krzyczy ten człowiek, jeśli to jest naprawdę prawda, jeśli ty jesteś, jeśli ty zmartwychwstałeś, jeśli ty byłeś Bogiem i jesteś i żyjesz dzisiaj, przyjdź i ratuj moje życie. Zawołaj prostą modlitwą. Modlitwa, wiesz, nie polega na tym, że musisz mieć wypracowane spodnie w kant, że musisz być po postach 40-dniowych, że musisz być po pielgrzymkach. To nie jest modlitwa. Modlitwa to jest wołanie z serca, czystego serca, z czystego serca, czy w domu, czy tutaj. Zawołaj swoimi słowami, powiedz prostą rzecz, powiedz proste słowa. Boże, ratuj mnie. Jezus, ratuj mnie. Jezus, objaw się w moim życiu i ratuj mnie. Powiedz tylko to. Nie musisz mówić, wiesz, wielkich modlitw. Nie musisz czytać wielkich książek religijnych, chrześcijańskich. Powiedz w swoim sercu z prawdy. Jezus, ratuj mnie. Ratuj mnie. Jezu, ratuj mnie. I zobaczysz, że święty, potężny Bóg ochroni cię swoją miłością. Ochroni cię swoją ofiarą odkupienia. Wiem, że to działa. Nie dlatego, że tak mówi Słowo Boże, ale też dlatego, że przekonałem się o tym osobiście. Przekonałem się o tym osobiście. 10 lat temu byłem upadłym człowiekiem.
Mimo wszystko, że wyglądałem być może dobrze na pierwszy rzut oka, ale wiem, że w środku byłem pusty. Pusty i śmierdzący grzechem. Wiem, że chodziłem do kościoła i spowiadałem się raz na 2-3 miesiące. I wiem, że jak wstawałem od konfesjonału i wiesz, i szedłem sobie do domu, to byłem święcie przekonany, że za 3 miesiące, kiedy pójdę z powrotem, powtórzę te same grzechy. Powtórzę te same grzechy. Bo te same grzechy mnie pociągały. Były dla mnie jak narkotyk. A chcę ci powiedzieć, kiedy Bóg sam wkracza w twoje życie i uwalnia cię od grzechu, to robi to w taki sposób, że grzech zaczyna cię brzydzić. Nie pociągać, tylko brzydzić. Wiesz co? Palacz papierosów, który prawdziwie rzucił nałóg palenia, od tego momentu, kiedy prawdziwie rzucił nałóg palenia, jemu papierosy śmierdzą. On przechodzi obok osoby, która pali, i jemu te papierosy śmierdzą. I tak samo człowiek, który jest uwolniony przez Boga od grzechu, przez Boga od pornografii, przez Boga od alkoholizmu, przez Boga od bankructwa, przez Boga od ma zdrowie, tak jemu zaczynają te grzechy po prostu śmierdzieć, przeszkadzać, brzydzić go. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że twoje życie nie musi być kontrolowane przez szatana. Twoje życie nie musi być kontrolowane przez diabła. Twoje życie nie musi być, diabeł nie musi trzymać cię na sznurze bankructwa, na sznurze choroby, na łańcuchu alkoholizmu, na łańcuchu pornografii. Nie musisz dzisiaj być upadłym człowiekiem. Nieważne, co w życiu nabroiłeś, nieważne, jak bardzo nagrzeszyłeś, jak bardzo oskarża ci twoje serce i mówi ci, że jest Bóg, że jest Bóg, że umarł na krzyżu, że jesteś wychowany po katolicku i tak dalej, ale twoje serce mówi, że to jest nie dla ciebie, że ty upadłeś tak bardzo, że to jest nie dla ciebie. To jest kłamstwo z piekła rodem. Ja chcę ci powiedzieć, żeby twój grzech pomnożyć razy tysiące tysięcy, to ofiara Jezusa jest w stanie ten grzech zmyć i zmazać, bo mój Bóg jest o miliony lat świetnych potężniejszy, mocniejszy niż jakikolwiek grzech człowieka. I chcę ci powiedzieć, że Bóg dzisiaj czeka na ciebie. Że dzisiaj czeka na ciebie całe niebo, cała wieczność. Wieczność czeka na ciebie. Co się z tobą stanie, kiedy ty dzisiaj umrzesz? Żeby była sprawa jasna. Życzę ci jak najlepiej. Życzę ci, żebyś żył do późnej starości, oglądał wnuki, prawnuki. Życzę ci zdrowia. Ale co jednak by się stało, kiedy ty byś dzisiaj umarł? Co stanie się z twoją duszą? Co mówi tobie twoja świadomość o Bogu? Bo każdy z nas ma jakąś świadomość o Bogu, która nam naleciała do głowy przez religię, przez filmy, przez książki, czy chociażby przez tradycje świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia. Co mówi ci twoja świadomość o Bogu? Jeżeli twoja świadomość o Bogu mówi ci, że gdzieś tam pójdziesz, może nie pójdziesz, może cię spalą, może będziesz, może nie będziesz, nie jesteś narodzony na nowo, nie idziesz do nieba. A żeby tak się stało, musisz zawołać, zrobić prostą rzecz. Zawołaj prostymi słowami, powiedz: Jezu, daj mi zbawienie. Przekonaj moje serce w głębi, że jestem zbawionym człowiekiem. Przyjdź do nas, pomożemy ci. Będziemy się za ciebie modlić. Będziemy cię modlić i ogłaszać nad tobą ofiarę Jezusa Chrystusa. Poprowadzimy cię w prostej modlitwie, w prostej biblijnej modlitwie, żebyś oddał swoje życie Jezusowi. To znaczy, że wiecie, jak ja kiedyś mówiłem znajomej, że oddaj swoje życie Jezusowi, to ona była święcie przekonana, że ma jutro umrzeć. Mówi: ale ja nie chcę umierać. Ale to nie chodzi o to, jak ja mówię, że oddaj swoje życie Jezusowi, że ty masz jutro umrzeć albo dzisiaj zaraz. Nie. Bóg chce twojego życia tu na ziemi. Po co? Po to, jako ojciec kochający chce cię błogosławić. Chce, żebyś był zdrowy. Po to mu masz oddać życie. Chce, żebyś był szczęśliwy. Po to masz mu oddać życie. Chce, żeby raz na zawsze poszły z twojej głowy myśli samobójcze i depresja. Po to masz mu oddać swoje życie. Bo twoje życie może być od tego momentu pod ochroną. I nie wierz w to, że jesteś przypadkowo w miejscu, w którym głosimy ci żywego Jezusa Chrystusa. Bo w tym miejscu tu i teraz gra idzie o twoją wieczność. Gra idzie o twoje zbawienie. O tym tu mówimy. Dlatego kochany, kochana, słuchaj jeszcze raz. Cokolwiek narozrabiałeś w swoim życiu, chcę ci zaświadczyć o żywym Bogu, o żywym Jezusie Chrystusie. Chcę ci zaświadczyć o tym, że jest dla ciebie nadzieja. Jeżeli chcesz się przekonać, że to, co mówię, jest prawdą o Bogu Wszechmogącym i Stwórcy, to proszę ciebie, żebyś oddał w tym miejscu, w tym momencie jeden problem ze swojego życia. Jeden problem, może to jest narkotyk, może to jest pijaństwo, może to jest bezpłodność, może to jest samotność. Nazwij ten problem jeden
i oddaj go dzisiaj Bogu. A ja się modlę już teraz, żeby Święty Ojciec dał światło i potężne rozwiązanie. Dał potężny ogień z góry Syjon na każdy problem, który człowiek Ci oddał. Ja proszę Ciebie, Tato w niebie, daj Twoją potężną interwencję, Twoją potężną ingerencję, Twój potężny ogień z góry Syjon na każdy problem, który ten człowiek dzisiaj przedstawił w głębi swojego serca przed Tobą. Ja się modlę teraz o to, żebyś był błogosławiony w świętym, potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.